Wierzcie lub nie, ale osoba, która kłamie, unika kontaktu wzrokowego, bądź też patrzy w oczy rozmówcy zdecydowanie dłużej niż zwykle. Robi to po to, aby zdobyć jej zaufanie i przekonać o swojej prawdomówności. Podczas rozmowy osoba mówiąca nieprawdę może się zdradzić poprzez nagłe zmiany pozycji. Może być to wyrażone poprzez energiczny ruch głowy, przechylanie się na boki, czy też nagłe odskoczenie. Czynności te zachodzą zazwyczaj tuż przed wypowiedzią. Regularne wzruszenia ramion znaczą mniej więcej tyle, co nie wiem, nie jestem pewien. Tak więc, jeżeli ktoś wzrusza ramionami podczas rozmowy, znaczy to, że nie zgadza się ze słowami, które pochodzą z ich własnych ust. Badacze zaobserwowali, iż podczas rozmowy osoba, która kłamie, często zakrywa rękami swoją jamę ustną, obszary gardła i twarzy. Kłamca nie dotknie natomiast swojej klatki piersiowej czy też okolic serca. Co prawda występowanie potliwości wiązać można ze stresem, przez który przechodzimy w danej sytuacji, to zauważono, iż osoby mijające się z prawdą pocą się nawet bardziej. Pocenie się jest jednym ze wskaźników osoby nieszczerej. Kłamstwo można rozpoznać poprzez obserwację tonu głosu współrozmówcy. Wszelkie zmiany w głosie, takie jak choćby nagłe skoki tonacji, jąkanie, czy przyspieszenia i zwolnienia mowy, sugerować mogą nieszczerość. Podczas rozmowy warto zwrócić uwagę na liczbę szczegółów, z jaką opisywana jest nam dana sytuacja. Kłamcy mówią dużo, mając nadzieję, iż natłok przekazywanych informacji stworzy wrażenie pozornej otwartości i sprawi, iż współrozmówca zacznie im wierzyć. Kłamcy bardzo często powtarzają swoje słowa i frazy. Gdzieś to dlatego, iż próbują przekonać swojego rozmówcę o swoich racjach. Powtórzenia są również sposobem zyskania czasu w celu zebrania swoich myśli. Kiedy kłamca wyczuje, iż rozmowa nie idzie po jego myśli, staje się wrogi i przybiera pozycję obronną. Idzie za tym częsta gestykulacja rękoma, w której współrozmówca jest obiektem wskazywania oraz osobą winną za zaistniałą sytuację. Jeżeli posiadasz choćby najmniejsze wątpliwości, iż twój współrozmówca oszukuje, daj mu skończyć, po czym poproś go, aby powtórzył swoją historię. Jeżeli oszukuje, jego historia może być pozbawiona kilku wymienionych wcześniej szczegółów. To samo tyczy się tych wcześniej niewymienionych. Wszelakie odstępstwa od pierwszej wersji wskazywać mogą, iż osoba kłamie. Nie zapomnij polubić nas na Facebooku, jeżeli podobał Ci się filmik, subskrybować naszego kanału.